Witam serdecznie. Kolejna partia Mistrza Świata Magnusa Carlsena z turnieju w trudnej miejscowości Wyjkanzy. Jego przeciwnikiem jest raport. Kto tu napisał? Mamie Diaro. Podobno się mówi raport, nie raport. Zostałem pouczony, no to dobrze. Może to jest błąd w zapisie, nie wiem. Poprawiłem na raporta. Rysio raport. Partia grana 21, więc nie tak dawno. Dzisiaj jest 29, 8 dni temu. Będę się starał dawać partię z mniejszym opóźnieniem, jeżeli to będzie możliwe. Dwóch bojowych zawodników. Carlsen białe i prawidłowo rozpoczyna konisiem. W ten sposób utrudnia czarnym zagranie e5. Po prostu tego pionka koniś trzepnie. Koniś trzepnie. Znaczy e5. d5. d4. Przepraszam, znowu mi atakuje. Przepraszam bardzo. Bardzo przepraszam. Koni się f6. No i gambicik. Katalońską, a katalońska to jest grynfeldzik odwróconymi kolorami, jak ktoś nie wie. Niech sobie sprawdzi. Przyjęty. Przyjęta katalońska. Koniś c6. Bardzo pryncypialny ruch. I tu. Teoria zaleca. Hetman a4. Teoria zaleca hetman a4. Kto tu mi fotel blokuje? O! Już mi nikt nie blokuje. Mogę na luzie. Hetman a4. A tu sam Magnus Droszowo. On się nie przejmuje tam jakimś katalońskim pioneczkiem, no ale on jest dobrze wyszkolony. Wieża B8. Bardzo dobry pomysł. Najnowszy stan teorii. I tu grywano różnie. Grywano koniś C3 i A4 i różnie. A ten goniec E3. Niespotykany ruch. Broni z nadmiarem piona E3, stawia gońca na wrażliwym polu, gdzie koniś przeciwnika może skoczyć... Ojej. Kto mi tu? Gdzie koniś przeciwnika może skoczyć tu. Może skoczyć tu. Na takim wrażliwym polu. Ja bym nie stawił. Goniec D6, no cóż. Hetman C1. Po prostu chce wziąć pioneczka z takiego pola, że koniś na niego tu z B3 nie naskoczy. No i B3 tu pokazuje, bo są tacy. Poleci koniś z tak zwanym szachem. Jak figura atakuje króla, to mówimy, że jest szach. Obronił. I widzimy, że Magnus odbił piona. Ma lepszą strukturę, bo nie ma piona na B, a przeciwnik nie ma piona na D. Stąd wniosek. A, jeszcze nie mają tych. Coś tu w tych pionach? No to malutka przewaga. To jednak mniejsza przewaga niż myślałem. Człowiek się przyjrzy, poprawi okulary, to zawsze lepiej widać. A3. I tu podwiązkę. Uciekł, jednak nie chciał. Nie jest dobrze, żeby pion z F2 przyszedł na E3 po odbiciu gońca. Poza tym czarnopolowy goniec zrobił podwiązkę. Przewaga białych jest maluteńka. H6. Hop, hop. Wieża FC1. Ja zawsze tłumaczę, że w katalońskich to wróg numer 1. Wróg numer 1. I tu koniś się wraca, niestety, na gorszą pozycję. Próba wzięcia piona. Zauważył. No i wziął. Samo wzięcie piona nie jest takie dobre czy złe, ale tu powstaje wolny pion. Zobaczymy, że pion A partię wygra.
No, oddaje bardzo ważnego gońca, a przecież ten goniec, co by nie mówić, kontroluje pole przemiany. I wieża A2. No, żeby wieża nie wpadła na dwójkę, komu to potrzebne? Nikomu. Może trzeba było grać prawdopodobnie E5 w tej pozycji. Ruch w tekście jest słabszy. Pion A idzie. Jeżeli policzymy, ile pion A ma kroczków, to ma tylko 4 kroczki. Każdy kroczek ogranicza aktywność czarnych figur, które muszą śledzić pola przed pionem. Widzimy, nie brał tego piona. A teraz wziął. Przepraszam. Teraz wziął. Nie bał się. Na skoku wieża B4. Oj, 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 oj. Biały hetman stał na linii D, on z tym nie chciał zejść i szedł. Przy okazji patrzy na wieżę, póki co wieża broniona, ale może się okazać, że nie zawsze. Teraz lepszą obroną było skoczek D5 z atakiem na gońca, z zyskaniem tępka. Tymczasem po skoczek B6, A5, białe ma już wygraną pozycję. 24 różki i została tylko realizacja tej małej przeważki, która jest wygraną. Podwiązka, ale nieskuteczna. Grozi wieża C6. Wycofał się. Wieża CC2 wzmocnił. Teraz wieża jest broniona i grozi zbić konisia. Napad na wieżę. Natomiast słabsze było. Nie ma co się spieszyć z wygrywaniem tam, 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 tam. Tu do wygranej jeszcze kawałek drogi jest. Piony słabe, dwie figury. No to przewaga. Także hetman C5 było lepsze. Kombinujemy jak Magnusik. Myślę, że kiedy tak mówię, to się wszyscy domyślili, że zostawiał hetmanka pod biciem. Wziął. Czarny nie ma wyboru, musi bić. Zbił gońca. Jak się przyjrzymy, czarny ma dwie jakostki więcej. Przepraszam. Ale tylko przez moment. Przez moment. Król H7. I uwaga, ponieważ wieża kontroluje tu, ona nie broni piona B7. Nie może bić, bo goniec zrobi tu podwójne uderzenie. A ponieważ nie może tu, pion dochodzi i czarne się poddały. Każdy by się poddał. No nie może grać. Hetman nie pomaga, nawet hetman B7. No ciekawe, dlaczego nie pomaga hetman B7. Nie wiadomo. A pion jest zresztą w ogóle broniony przez gońca. To tylko siąść i płakać. Tylko siąść i płakać. Bardzo czyściutko wygrana Carsena, ale i raport grał bardzo, bardzo pomysłowo. Dziękuję.